Otwieramy dzisiaj list do Galacjan i w pierwszym rozdziale odnajdujemy werset 10 i taka oto jest jego treść. A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Taki krótki werset, który jest świadectwem tego, co apostoł Paweł myślał o swoim posłannictwie i o wartości Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ten człowiek był absolutnie świadomy, że Ewangelia często idzie w poprzek ludzkim przekonaniom, że często jest przygumowana z wrogością, ponieważ łamie ustalone już pewnie przez wieki zasady, które kierowały życiem całych rodzin, społeczeństw. Nieraz pewnie słyszał od swoich współpracowników bądź po prostu od ludzi tak zwanych życzliwych, żeby to ostrze Ewangelii trochę stępić, ponieważ wtedy ludzie będą bardziej otwarci, będą chętniej słuchać i chętniej przyjmować to przesłanie. Pamiętajmy także, że apostoł Paweł był przecież Żydem i problem pierwszego kościoła polegał na tym, że chrześcijaństwo rozwijało się w łonie judaizmu, było uważane za część tego wyznania. Oczywiście to się szybko zmieniło i Żydzi wyrzucili poza nawias swojej społeczności tych, których uważali za odstępców, czyli chrześcijan. Dlaczego tak się stało? Z prostej przyczyny. Otóż chrześcijaństwo, czyli Ewangelia Jezusa Chrystusa tak naprawdę, wykazywała, że czas prawa zakończył się. Czas prawa mojżeszowego dobiegł końca. Zostało wypełnione i w Jezusie Chrystusie teraz wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa żyją pod zakonem, pod prawem wolności. Cytujemy ten fragment z listu do Galacjan, gdzie wiadomo, że po usłudze apostoła Pawła, gdzie wielu żyjących w Galacji, nie tylko Żydów, ale przede wszystkim Żydów, bo do nich najpierw było skierowane poselstwo, przyjęło Ewangelię Jezusa Chrystusa, ale bardzo szybko okazało się, że przybyli tam ludzie, których teologowie nazywają judaizującymi, ludzie, którzy powiedzieli tak, z Panem Jezusem to jest wszystko w porządku, dobrze, że Go przyjęliście, ale musicie jeszcze przestrzegać prawa. No i niestety wielu tych ludzi włączyło, że tak powiem, do swojego wyznania także przestrzeganie prawa, a w tym obrzezanie. I apostoł Paweł w bardzo zdecydowanych słowach napisał do nich, posłuchajcie, ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię, jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Ewangelia, która zwykle kojarzy nam się z miłością, ze słowem i miłości, tutaj nam się jawi w dość ostrym, konfrontacyjnym wręcz obrazie. I właśnie w tym miejscu rodzi się pytanie, jaką Ewangelię głosić? Bo jeśli będziemy głosili Ewangelię taką, jaką głosił Jezus Chrystus, to tak jak wielu Jego naśladowców, możemy skończyć wręcz na krzyżu. Czy Jezus głosił Ewangelię nienawiści? Nie, oczywiście, że nie. Czy głosił Ewangelię miłości? Oczywiście, że tak. Więc na czym polega problem? Problem polega na tym, że Jezus mówił prawdę, a ludzie nie chcą słyszeć prawdy. Miłość oznacza, że głosimy prawdę, dzielimy się prawdą, opowiadamy ludziom prawdę, mówimy im ją prosto w oczy
Nie zajmujemy się obmowami, plotkami, ale mówimy ludziom prosto w oczy prawdę. Jaka to prawda? No na przykład, jesteś grzesznikiem, jesteś przeklętym grzesznikiem, który idzie na śmierć. Jeśli nie poddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to nic ci nie pomoże. Ludzie znajdują setki, tysiące usprawiedliwień, dla których nie chcą pójść za Jezusem, bo nie chcą zmieniać swojego życia, bo chcą trwać w tym, w czym uważają, że powinni nadal trwać. Tak było w tamtych czasach i tak jest obecnie. Jeżeli ktoś ciągle głosi taką prawdę, to w końcu ludzie mają dość. I w końcu ludzie mówią, zróbmy coś z tym człowiekiem, bo on nas zamęczy. Ale jeżeli ktoś ma być uratowany, to nie można głosić innej Ewangelii. Nie można głosić Ewangelii, która zawierałaby w sobie na przykład taką oto treść, nie przejmuj się, Pan Bóg cię kocha, nic złego ci się nie stanie. Albo jak niektórzy dzisiaj wręcz poszli już wabank i twierdzą, że albo piekła nie ma, albo piekło jest puste. No bo Bóg jest miłością. Przecież Bóg nie może wszystkich tych milionów ludzi osądzić i posłać na śmierć. Nie może? A dlaczego nie może? Kto go zmusi, żeby tego nie zrobił? Kto mu nakaże, żeby postąpił inaczej? Czy jest ktoś, kto może decydować za Boga? Apostoł Paweł, świadomy tego wszystkiego, mówi, jeżeli ktoś wam głosi inną Ewangelię od tej, którą ja wam ogłosiłem, to niech taki człowiek będzie przeklęty, nawet gdyby to był anioł z nieba. Dlaczego tak ostre sformułowanie? Dlatego, że ludzie, którzy nie usłyszą, że grozi im śmierć, pójdą na śmierć. A więc Ewangelia, która nie jest zgodna z tym, czego uczył apostoł Paweł, niezgodna z tym, czego uczył przede wszystkim Jezus Chrystus, to taka fałszywa Ewangelia jest Ewangelią śmierci, zabija ludzi, morduje ludzi. Kto jest autorem takiej Ewangelii? Oczywiście, że diabeł, bo jest ojcem kłamstwa. A więc należy się takiej Ewangelii, pseudoewangelii, za wszelką cenę przeciwstawić. Niestety bardzo często tą prawdziwą Ewangelię zamienia się na dobrą atmosferkę. Zejdźmy się, przeczytajmy jakiś fragment Bożego Słowa, poklepmy się po plecach, wypijmy herbatę, pośmiejmy się, poplotujmy troszeczkę, no przecież to takie ludzkie. Opowiedzmy sobie, jak to drzewiej bywało w naszym życiu. Przekażmy sobie w darze różne przepisy, różne mądrości ludowe. Przecież jesteśmy jedną wierzącą rodziną. Guzik, prawda, to jest oszukańcza Ewangelia. To jest oszukaństwo, jeżeli ludzi tak się traktuje. Ludzie mają prawo do prawdy, do poznania prawdy. Jak tą prawdę przyjmą, to jest ich sprawa. Ale mają prawo do poznania prawdy. Jeśli Bóg cię zbawił, to nie rób z siebie durnia, nie rób z siebie oszusta, nie rób z siebie kłamcę, nie rób z siebie idioty, tylko głoś prawdę. Bo jeżeli tego nie będziesz robił, to Bóg cię rozliczy z tego. Chcesz się ludziom przypodobać? No jeżeli chcesz się ludziom przypodobać, no to idź na marsze równości, to zapisz się do klubu dobrej gospodyni, to stań się takim pijaczkiem i cwaniaczkiem jak wielu na ulicy. Przeklinaj, oglądaj pornografię, ludzie będą cię klepać po plecach, będziesz swój. Ale tak, jak uczy Słowo Boże, gdy będziesz żył takim życiem, to będziesz obcy dla świata. Chrystus powiedział wyraźnie, że jeśli pójdziesz za Chrystusem, to ludzie cię znienawidzą. Boisz się tego? Czego się boisz? Że się z pracy wyrzucą? No to cię wyrzucą. Kościół ci pomoże. Czego się jeszcze boisz? Że cię zabiją? Jeżeli Bóg zechce, to cię zabiją i nikt nie stanie przeciwko temu, bo taka jest wola Boża.
Może Bóg chce użyć krwi Twojej, męczeńskiej krwi, żeby zbawić innych ludzi. Skąd wiesz, że tak nie jest? Ludzie, opamiętajmy się. Nie zachowujmy się tak, jakby życie tutaj i teraz było najważniejsze. A Kościół nie zamieniajmy w klub o kawiarnię, gdzie wszyscy się mile czują, gdzie wszyscy słyszą to, co im odpowiada, wszyscy mają podłechtane uszy. Jeszcze tylko brakuje, żeby każdemu podawać na tacy to, co mu najbardziej odpowiada. To nie jest Kościół. To jest banda oszustów i cwaniaków, którzy próbują udawać Kościół. Nigdy nie można się na to zgodzić. Nie ma na to najmniejszej zgody i nigdy nie było takiej zgody. Podobnie w pierwszym liście do Tesaloniczan pisze Paweł w 2:4. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby z tym się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Pamiętaj, człowieku, Bóg bada twoje serce. Bóg cię zbawił, Bóg cię uratował, Bóg wydał za ciebie swojego Syna Jezusa Chrystusa, krew tego Syna. Jego święta krew lała się z powodu twojego grzechu. A tyż chcesz ludzi utwierdzać w grzechu? Co to za Kościół, który klepie po plecach homoseksualistów i mówi im, że są fajni, że odkryli na nowo miłość? No przecież to jest zwyczajne oszustwo. Przecież to jest spędzanie tych ludzi do piekła. Kto sobie na to może pozwolić? Ludzie, którzy to robią, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że obok stoi diabeł i śmieje się. Śmieje się, bo ma pożytecznych idiotów, którzy zgodzili się wykonywać jego wolę. Może mój ton jest podniesiony, ale czasami, kiedy przyglądam się, co ludzie wyprawiają w kościołach, to się po prostu nie mieści w głowie. To aż chciałoby się wziąć do ręki miecz i raz na zawsze zakończyć to, co ludzie nazywają religią. Opętańczą religią, durną religią, idiotyczną religią, która nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Każdy z nas musi mieć świadomość, że albo służy Chrystusowi, albo temu światu. Albo chce się podobać ludziom, albo chce się podobać Bogu. Nie ma jedności pomiędzy tym. To jest alternatywa. Nie ma gdzie szukać tam kompromisu, bo nie ma kompromisu i nigdy go nie będzie. Każdy, kto chce służyć Jezusowi Chrystusowi, będzie znienawidzony przez świat. Tak, świat nawet będzie go nienawidził, chociaż będzie darzył takich ludzi szacunkiem. Bo tak rzeczywiście jest. Znam historię, opowiadali mi to Polacy pracujący w Holandii, gdzie muzułmanie gardzą białymi, gardzą, plują na nich i nie kryją tej pogardy. A jedynie tych dwóch moich znajomych Polaków traktowali z szacunkiem, bo ci ludzie nieustannie przyznawali się do Boga, przyznawali się do Jezusa, nie używali alkoholu, nie palili papierosów i muzułmanie, chociaż ich nienawidzili, darzyli ich szacunkiem i nie pozwolili im zrobić najmniejszej krzywdy. Tak to działa. Tak to działa. A jeżeli jesteśmy takimi zniewieściałymi mężczyznami, jeżeli jesteśmy takimi chrześcijanami, którzy najlepiej czuliby się w wózku dla niemowlaków, jeżeli jesteśmy tymi chrześcijanami, którzy są podszyci tchórzem, no to do niczego się nie dajemy. Nie jesteśmy ani światłością tego świata, ani solą tego świata. Niczym i nikim jesteśmy. Do niczego się nie nadajemy. Tak Chrystus powiedział. Na co sól, która już zwietrzała? Można ją tylko wyrzucić i podeptać. Kochani, to jest oburzające, co Kościół dzisiaj wyprawia. Oburzające. Otwieramy swoje kościoły dla wszystkich, którzy chcą przyjść. Wszystkich serdecznie witamy. Każdy ma swoje miejsce w kościele. Od nikogo niczego nie wymagamy. To nie jest Kościół. To nie jest Kościół. Kościół jest święty. Święty Jezusem Chrystusem. I wszystko, co nieświęte, musi zostać usunięte z Kościoła, wyrzucone precz, jak gnój dosłownie. Nie może być inaczej. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to jest głupi, jest zaślepiony.
Albo jest zwiedziony, jest oszustem, którego diabeł postawił w kościele, aby tam w tym kościele robił zamieszanie. Komu chcemy się podobać? Nie ludziom, lecz Bogu. Nie ludziom, lecz Bogu. Ewangelia ma ratować ludzi. Ewangelia nie przyklepuje grzechu. Nie udaje, że nie widzi grzechu. Jeżeli ktoś tak głosi Ewangelię, to jest oszustem. Niech nas Bóg ochroni przed tego typu mówieniem i myśleniem. I niech nas Jezus Chrystus błogosławi, daje siłę, daje odwagę, daje determinację i prowadzi do zwycięstwa, bo potrzebujemy Ewangelii życia, a nie Ewangelii śmierci i głupoty. Amen.